Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy pierwszy raz na Belly Boacie. Tak jest, na Belly Boacie znajdujemy się. Jest to bardzo fajne przyrządzenie, mega wygodne w transporcie, malutkie. Jest to pływadełko, no powiedzmy trochę taki a la pontonik, lecz wodę trzymamy, znaczy nogi trzymamy w wodzie. Mamy na nogach płetwy i tymi płetwami sobie wiosłujemy, prasujemy i dzięki temu płyniemy. Tak to działa, ogólnie jeszcze wam opowiem w trakcie łowienia, jak to dokładnie działa. No i co, mamy pływający też podbieraczek, wędkę, wędka Konger Dynamics od 8 do 32 gramów, kołowrotek Ryobi Nord 3000 i będziemy dzisiaj polować za szczupakiem, więc zostawcie łapkę w górę, subata na dole, a my płyniemy na pierwszą miejscówkę i zaczynamy polować z tego pięknego pływadełka, którym jest Belly Boat. No dobra widzowie, zaczynamy robić pierwsze rzuty. Pierwszą przynętą, jaką będę rzucał, to będzie kopytko podłączone do obrotówki w rozmiarze 2. Kopytko na haku. Hak jest przyłączony tutaj do obrotówki zamiast po prostu kotwicy. Jest to bardzo skuteczna przynęta, więc co, będziemy próbować. Generalnie, jakby ktoś chciał wiedzieć, to ja już swoje pierwsze wypady na Belly Boata robiłem, więc już mniej więcej opanowałem tą sztukę. Mniej więcej już wiem, jak się zachowywać i tak dalej, jak na tym pływać i w ogóle. Ale jest to, no mówię, dla każdego, kto ma w okolicy jakieś fajne wody, które nie są dostępne z brzegu, to mega fajne rozwiązanie z powodu takiego, że do każdej miejscówki możemy sobie dopłynąć bez problemu oraz przyjemnie sobie z tego łowić, bo jest to bardzo wygodny temat i dobrze się z tego łowi. No już pierwsze ryby generalnie wyciągnąłem, ponieważ wyciągnąłem parę fajnych okoni oraz dwa szczupaki, ale nie nagrywałem, ponieważ były to takie dni, gdzie no ciężko było liczyć na branie, ale jednak mi dopisało, więc no odcinków nie było, ale już jest odcinek pierwszy z Belly Boata. Mam nadzieję, że fajnie połowimy. No i co, trzymajcie kciuki widzowie, a my teraz polujemy. No dobra widzowie, teraz parę słów o tym pięknym leśnym jeziorku. Generalnie jest to bardzo fajne i bardzo tajemnicze leśne jeziorko, znajdujące się w Wińcu. Jest szczupak, mamy szczupaka widzowie, jest ryba, oj będzie fajny, mamy szczupaka, okoń, jest, widzowie, patrzcie jaki okoń, wy to widzicie? O, ja... Mamy okonia, ale okoń. Takie to można łapać tylko w Hiszpanii, widzowie. A jednak jestem tym prawdziwym szczęściarzem. Łoczy, widzowie. Jaki okoń. Wy to widzicie? O, Jezu, 50 jak nic. 50 jak nic. Ole, widzowie, okonisko. Jezu, żeby on mi tylko nie wypadł. Patrzcie to widzowie. 50 cm okoń. Na spokojnie. 50 cm okoń. Mam nadzieję, że się mieści w obiektywie. Piękny okoń. Jezu, pierwszy raz na oczy takiego widzę. Na razie w podbieraku. Patrzcie, jak mi się ręce trzęsą. Ogólnie widzowie. O Jezu, okoń, który jest naprawdę niesamowity. Jezu, jakiego ja mam farta widzowie. To jest niesamowite. Jaka walka w ogóle, jak on huknął. To jest w ogóle niesamowite. Jezu widzowie, poczekajcie chwilę, ja muszę ochłonąć, ponieważ to jest wielka ryba. Ja myślałem, że to jest szczupak, ale właśnie chciałem wam mówić, w tym pięknym leśnym jeziorku znajdują się okonie nawet powyżej 40 cm. I nie są to nie są zwykłe okonie, ponieważ
tu są okonie, które są naprawdę niespotykalnych rozmiarów. To są gigantyczne okonie i właśnie mi się taki trafi w tym rzucie, kiedy chciałem o tym mówić. Są tu piękne szczupaki, ale o okoniach to nawet... kto by pomyślał, że tu są takie okonie? No, widzowie, to jest największy okoń tej wody na 100%. Jeszcze wam zaraz raz go zaprezentuję i potem zmierzymy go sobie. Ale ja jestem naprawdę niesamowicie szczęśliwy jak nigdy. Patrzcie to, jaki to jest okoń. Jaki to jest okoń. Życiówka, której nigdy nie pobiję. Chyba, że pojadę do Hiszpanii w przyszłości. Przecież to jest przepiękny okoń. Patrzcie to, jaki to jest okoń. Przecież to jest, kurde, kopyto normalnie. To jest największy okoń, jaki w życiu widziałem. To jest 50 jak nic. Znaczy nie wiem w sumie, ale tak mi się wydaje, mogę przesadzić. Ale przecież to jest gigantyczny. Patrzcie, jaki on jest gruby. Przecież to jest niesamowite. Jeju, widzowie, ja mam szczęście ponad szczęście normalnie. Oj, widzowie, lecimy go zmierzyć na brzeg, bo ja się boję, żeby go nie wypuścić. Na pewno go wypuszczę, ale najpierw muszę go zmierzyć, ponieważ to jest gigantyczna życiówka. To jest niesamowite, jakiego ja mam farta dzisiaj. Wow. Dobra, widzowie, tata mierzy tego okonia, ale ja jestem naprawdę niesamowicie podjarany. Ile? Czekaj. 41,5 cm. 41,5 cm. Piękny, gigantyczny okoń. Niestety miarki wam nie pokażę, ale tata wam pokaże jeszcze raz tego pięknego okoń. To widać po okoniu, że jest 41,5. Masz piękną życiówkę. Pobiłeś moją życiówkę, kolego. 41,5 cm. Ło, widzowie, ja jestem niesamowicie szczęśliwy. Dobra, widzowie, ja jestem ogólnie już spełniony, już nic więcej mnie trzeba, ale wróciłem dalej na tą miejscówkę i zaczynam łowić. Okoń wrócił w ewidentnie cudownej formie do wody, lecz wypuszczania zapomniałem nagrać. Generalnie wstawię wam zdjęcie teraz okonia ze mną i na miarce, więc będziecie mieli dowód, ale ja jestem po prostu przeszczęśliwy, niesamowita ryba. Piękny okoń, spełnione marzenie generalnie mam już, więc jest cudownie, a nie wiadomo, czy czegoś jeszcze nie złowimy. Jest pięknie, naprawdę jest pięknie. Polujemy dalej i lecimy dalej, widzowie. Jest cudownie. A teraz zobaczcie sobie zdjęcia. Życiówka 41,5 cm. Aj, było skubnięcie, widzowie. Było skubnięcie. Było dotknięcie. Ale myślę, że to był taki okoń pod 25. Nie wiem, może nawet mniejszy, szczerze. Ale było skubnięcie. Lecz właśnie bardzo delikatne. I myślę, że po prostu do haka nie sięgnął. Więc myślę, że to nie był jakiś super wielki okoń. Czyli myślę, że właśnie 25 albo nawet mniejszy. Thank you.
generalnie, to jakby ktoś chciał wiedzieć, to moją przydętą na haku to jest zwykłe kopyto od relaksa w kolorze żółtym. Takie po prostu klasyczne kopytko od relaksa. Obrotóweczka Jacksona w rozmiarze 2. No i widać, że robi to robotę w wodzie i naprawdę robi zamieszanie, ponieważ to nie była pierwsza ryba na tą przynętę. Ogólnie na ten, powiedzmy, zestaw, no bo to jest obrotówka z gumą, nie? Więc no... Ale no była to chyba już czwarta ryba, o ile nie piąta. Poza nagrywaniem złapałem... O, jest kolejny! Aj, widzieliście? Spadł. Ale ten miał 30. Ten miał 30 jakieś, widzowie. Ale był kolejny okoń. Jak wyskoczył. I już wam pokazuję, jak poharatana jest ta guma. Tutaj jest rozcięta mocno. Tutaj ten okoń mój życiowy ją trochę rozszarpał. Tutaj kolejny szczupak ją rozciął. Tutaj też parę szczupaków ją rozcięło. No i teraz był jakiś 30-centymetrowy okoń, jak widzieliście. Ale niestety spadł. Zaciąłem, wyskoczył i się wypiął. Niestety, ale jest, fajnie. Widać, że robi to zamieszanie. Szkoda trochę, że spadł. No ale cóż, bywa. Takie jest wędkarstwo, widzowie. Raz jest dobrze, raz jest źle. Najważniejsze, że wyłowiłem moją ukochaną życiówkę, ponieważ to był naprawdę okoń marzeń. Ten myślę, że miał te 30, ale no cóż, niestety się spiął. Lecz ja już jestem spełniony. Jestem spełniony i po prostu bardzo się cieszę z mojego życiowego okonia 41,5 cm, ponieważ to jest naprawdę okoń marzeń, nie? To jest super po prostu. Tata mi powiedział, że no, że on przez swoją 20-letnią karierę wędkarską nie złapał większego niż ja, ponieważ on złapał 38 albo 36 największego okonia w życiu. Więc no... Jest coś w tym fajnego. Jest dobrze, naprawdę jest dobrze, jest cudownie, widzowie. Ale generalnie plan na ten odcinek był taki, że generalnie nastawiałem się na rybę. To kurde zaczepiłem, o dobra wyszło. Nastawiałem się na rybę, ale generalnie największym celem tego filmu było przedstawienie wam bellyboata, nie? A tutaj taka niesamowita niespodzianka, że złowiłem życiową rybę, jedno branie zepsułem i spadł mi dosłownie 30-centymetrowy okoń. Ale no generalnie miałem takie podejście, że chciałem wam przedstawić, co to w ogóle jest ten bellyboat i jak to działa. A tutaj jednak zrobił się połów życia, więc to jest cudowne w tym wszystkim. Wędkarstwo jest piękne, niesamowite i nieprzewidywalne. I to jest w tym wszystkim najlepsze. Jest fajnie, jest cudownie i jest po prostu najlepiej na świecie, widzowie. Więc no cóż, koniec gadania. Skupiam się na łowieniu i lecimy po kolejne fajne ryby. Może życióweczka szczupaka, bardzo chętnie. Bardzo chciałbym złowić metrowego szczupaka, ponieważ życiówkę mam 80 cm. No może ją pobiję, ale ja już, tak jak mówię, na najbliższe miesiące jestem ewidentnie spełniony.
No dobra widzowie, minęła godzinka mniej więcej od ostatniego kontaktu z rybą. W tym czasie niestety nic się nie wydarzyło, chociaż jestem wiadomo bardzo spełniony, zadowolony. Cały czas łowię na tą jedną przynętę, no bo jakby nie patrzeć, jest to dzisiejszy przysmak dla ryb. No bo cóż, życiówka okonia, jedno branie zepsute oraz spadł mi taki 30-centymetrowy. No i cóż, polujemy dalej, próbujemy. Mam nadzieję, no fajnie byłoby, jakby jeszcze jakaś rybka zawitała tutaj u nas na pokładzie. No i co, polujemy. Trochę słońce teraz wyszło, co prawda, i się taki, no cieplej się zrobiło zdecydowanie. Mogło to też mieć wpływ na te większe osobniki. Ale no, nie wiem. No dobra widzowie, ja już wróciłem w miejsce, gdzie złowiłem swojego pięknego życiowego okonia. I teraz chciałbym wam bardziej tak szczególnie powiedzieć o bellyboacie trochę opowiedzieć, parę ciekawostek, informacji wam dać i tak dalej, żebyście wiedzieli, dla tych co nie wiedzą, z czym to się je i tak dalej. Więc tak, bellyboat to jest ogólnie taki w sumie a la pontonik, tylko że nogi trzymamy w wodzie, tak jak tu widać. O, ja mam nogi w wodzie, mam podery neoprenowe, a na poderach neoprenowych mam płetwy. I tymi płetwami się poruszamy, skręcamy, płyniemy i tak dalej. A podery są nam potrzebne do tego, żeby po prostu... Nie tylko, żeby było nam ciepło, ale i żeby chronić swoją skórę, no bo nie ma co ukrywać, że po na przykład 6 godzinach pływania na tym bellyboacie, no skóra nie wyglądałaby ciekawie, więc to też jest po to. No i co, generalnie to jest taki pontonik, normalnie jest to łatwe w transporcie przede wszystkim, bo nawet nie trzeba całego powietrza spuszczać z tego pływadełka, żeby móc wsadzić do samochodu, ponieważ jak ktoś ma bardzo duży bagażnik, to bez problemu wsadzi go tam napompowanego, więc to jest duży plus. Łatwy w transporcie, wygodnie się na nim siedzi, bo mamy też oparcie. To wszystko jest pompowane oczywiście pompką. No i co, mamy tutaj po mojej lewej mam tutaj schowek, tu mam pudełka i różne inne rzeczy, tutaj mamy takie, żeby sobie pobijać przynęty. Z drugiej strony też mamy schowek. No i chyba wszystko wam przedstawiłem. Tak mi się wydaje, że wszystko wam przedstawiłem. Generalnie dla tych, co myślą, że bellyboat nie jest dla nich, bo na przykład będzie im za zimno na tym, no to tak, ja wam powiem szczerze, że teraz mamy lipiec, a ja mam pod sobą tylko spodenki tak naprawdę i na to wodery, no i bluzę mam, bo dzisiaj trochę wieje, no to jest mi bardzo, ale to bardzo ciepło. Jak robiłem swoje pierwsze wypady w maju, to też miałem spodenki i wodery na to i było mi bardzo ciepło. Więc no myślę, że tutaj te wodery naprawdę robią mi swoje, że ocieplają. A jeśli chodzi o pływanie jesienią, no to na pewno będą odcinki też i jesienią. Nie tylko latem, ale i jesienią.
no to wtedy myślę, że będzie trzeba no na pewno się lepiej uzbroić, ale myślę, że taka odzież termoaktywna zrobi robotę, nie? I na to wodery, bluza albo ewentualnie jakaś kurteczka i będzie git, tak mi się wydaje. No ale cóż, to się zobaczy już w okresie jesiennym. Na razie mamy lato, cieszmy się latem, łówmy ryby, same giganty. No i co, no i wszystko wam opowiedziałem o tym bellyboacie. Ja na przykład, jeśli chodzi o mój sprzęt na bellyboata, no to biorę sobie tutaj, mam dwa pudełka, ale nie będę ich wyjmował. Ale mam dwa pudełka malutkie z przynętami. No dzisiaj wziąłem sobie wędkę szczupakową, taką no średnią szczupakówkę tak zwaną przeze mnie. Uważam, że to jest idealna wędka na tą wodę z powodu takiego, że no za każdym razem prawie jak tu byłem, to trafił się szczupak, a dzisiaj wyjątkowo gigantycznie piękne okonie. W sumie tak okoń tak naprawdę, bo wyjąłem tylko jednego, ale i był drugi, który też był naprawdę przyjemnym okoniem, ponieważ miał 30 cm na pewno. Tak mi się wydaje przynajmniej, ale ja jestem szczęśliwy z mojej życiówki, tak jak wielokrotnie wam już mówiłem. Podbieraczek Westin pływający, tutaj on ma tutaj piankę, dzięki temu unosi się na wodzie i bez problemu pływa, jak widzicie. No i co? No i to jest wszystko, co zabieram ze sobą na bellyboata. I jest idealnie, po prostu jest idealnie, nie? Także jest to mega super rzecz na, no szczególnie na zbiorniki, na które nie ma dostępu z brzegu, nie? Ale ja szczerze i używam na mojej ulubionej dużej wodzie Bartężku. To też się wygodnie pływa za okoniem i tak dalej. Jest git, naprawdę jest git. Naprawdę fajna opcja, nie? Polecam bardzo serdecznie. No i co? Polujemy dalej, łowimy, rzucamy, machaj będą, ryby będą. Jest widzowie ryba, mamy szczupaka chyba. Chyba szczupak, tak mi się wydaje. Okoń kolejny, piękny kolejny okoń. Jest, 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 jest. Jest widzowie. Niestety, pierwsze uderzenie było. Było 5 minut temu pierwsze uderzenie tego okonia. Niestety mi się nie udało nagrać, ale mi się wypiął po chwili i teraz powtórzył i jest kolejny okoń. Ten już zdecydowanie mniejszy, ale też jest piękny, słuchajcie, też jest piękny. Myślę, że ten ma 38, o ile nie 40. Też nie wiadomo, czy nie ma 40, ale jest kolejny piękny, cudowny okoń. Nie no, 40 ma, bez kitu widzowie. Ale właśnie 5 minut temu uderzył i mi się spiął. Po chwili dosłownie zaciąłem i mi się wypiął. A teraz po 5 minutach powtórzył. Powtórzył, pięknie uderzył i się nagrało pięknie. Oraz wyciągam kolejną rybę na koncie. Oj, nie wiem, czy to nie będzie kolejny rekordowy okoń. No ale wydaje mi się, że ten już mniejszy jest. Chociaż też wiadomo, widzowie, jak to jest. Człowiek może się mylić, chociaż też jest piękny. Też jest piękny, widzowie. Piękny garbusek. Oj, nie wiem, czy to też nie będzie życiówka. Chociaż może być dość podobnych rozmiarów. Ale widzowie, ja się tak cieszę. Ja nie wiem, może to jest życiówka. Trzeba go zmierzyć. Lecę teraz do taty i mierzymy go, ale ja się cieszę, ale ja się cieszę, widzowie, to jest niesamowite, co się dzisiaj dzieje, najlepszy dzień w moim życiu. Kolejny cudowny, piękny okoń, widzowie, patrzcie to, co to jest za okoń, jaki ja mam dzisiaj cudowny dzień, spełnienie marzeń, najpiękniejsze okonie życia. Normalnie patrzcie to, lecimy zmierzyć, bo może być to kolejna życiówka. 5 minut temu huknął, zerwał się i powtórzył, pięknie, po prostu pięknie. Jeju, widzowie, co tu się dzieje? To jest Eldorado po prostu gigantycznych okoni. Serio, ja mam wrażenie, że lepszego jeziora z większymi okoniami nie znajdziemy w Polsce, naprawdę. Ja się cieszę, że ja mam dosłownie
no, kilometr od domu tą wodę. To jest dla mnie niesamowite, nie? Jak ja się cieszę, widzowie. Generalnie tata pojechał na chwilę do sklepu i zaraz przyjedzie z miarką, więc ja tego okonia trzymam pod bieraku na razie, żeby nie odprowadził stada, o ile jest te stado tutaj. No i zaraz tata przyjedzie z miarką i zmierzymy, bo na razie jest w sklepie, więc nie ma jak przyjechać, ale zaraz będzie i zmierzymy tego pięknego okonia. No kto wie, może życiówka może dość podobnych rozmiarów. A może i to ten sam, którego wypuściłem po prostu. Nie wiem, już mi adrenalina tak dopisuje, że dla mnie te okonie są takie gigantyczne, a wiecie, luźnie to jest, nie? Ale nie, no generalnie nie ma co mówić. To jest naprawdę gigantyczny okoń, to nie jest mały okoń, to jest piękny okoń, to prawda, ale ja naprawdę, widzowie, pierwszy raz w życiu na oczy takie okonie widzę i sam je łowię. To jest dla mnie niesamowite. Ja się cieszę, naprawdę nie wiecie, jak ja jestem szczęśliwy. Ja łowię takie okonie, rozumiecie, widzowie? Takie okonie, jakie teraz jest w podbieraku, albo i nawet większe. Kurde, ciekawe, czy to jest nowa życiówka, czy tamten jest życiówką, ale ja mimo wszystko jestem naprawdę szczęśliwy, nie? Szczęśliwy ponad życie, szczęśliwy jestem. Mega, mega wypad. Oj, oj, oj. Niesamowite. Widzowie, jest kolejny, tak jak wam pokazywałem. Tata go teraz mierzy. Ale ten ma 35 gdzieś, nie? Serio? Mi się wydaje... Nie, no tamten... No tamten to był piękny, wiadomo, nie? Ale no... Ale masz dzień, chłopie. I schoteczka też musi pójść, nie? No. I jak? 35, tak jak mówiłem. 35? 35, no. No widzisz, 35. No, bardzo ładnie. Fajnie. No dobra, widzowie, ja już wróciłem do swojego miejsca. Generalnie muszę wam powiedzieć, że jestem niesamowicie podjarany. To jest najlepszy wypad na ryby w moim życiu. To jest niesamowite, co tu się dzieje. Życiówka okonia, drugi, piękny, naprawdę duży okoń, 35 cm, ale szczerze, to te okonie to walą normalnie jak szczupaki, a walczą lepiej niż szczupak 65 na pewno, nie? O ile nawet nie lepiej niż 70 szczupak. Naprawdę piękne, cudowne okonie. Ja jestem niesamowicie zadowolony. Wow, dla mnie to jest niesamowite. Życiówka okonia i jeszcze drugi taki fajny, fajny. Jest dobrze, jest świetnie. No i co, polujemy dalej, widzowie, oczywiście, no kurczę. No dobra, widzowie, około 2,5 godziny bez brania już jestem. Mamy godzinę 17:15. No i jeszcze zostało mi jakieś 1,5 godziny łowienia, więc próbujemy, polujemy, się nie poddajemy oczywiście. No i co? Woda się uspokoiła generalnie, więc to może być plusem. Chociaż, no nie wiadomo, nie? Może być też minusem, kto wie. Ale raczej znając życie, to jest zmiana na plus.